ten. Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. W tym poradniku pokażę wam, jak odblokować ukryte emotikony na Facebooku. Gdy klikniemy w przycisk, który wysuwa listę wszystkich emotikon, zauważymy, że jest tutaj tylko kilka rzędów i tak naprawdę nie są to żadne ciekawe emotikony, tylko takie najbardziej podstawowe. Facebook obsługuje jednak znacznie większą ilość ukrytych emotikonek, które możemy sobie odblokować za pomocą odpowiedniego dodatku do przeglądarki Chrome lub Firefox. Pierwszym krokiem jest oczywiście pobranie dodatku i zainstalowanie go w naszej przeglądarce. Linki do dodatków dla wersji Chrome oraz Firefox znajdziecie w opisie pod filmem. Ja będę instalował wersję do przeglądarki Chrome. Wystarczy wejść do sklepu Chrome Web Store z dodatkiem i kliknąć przycisk Dodaj do Chrome. Jeśli mamy otwartego Facebooka, to należy go zamknąć, a następnie w nowej karcie otworzyć go ponownie. Na początku nie zauważymy tutaj żadnych zmian na Facebooku, ale gdy się dobrze przyjrzymy, to w oknie wpisywania postu zauważymy, że w dolnym prawym rogu wyświetla się ikona buźki i gdy w nią klikniemy, to wysunie nam się teraz nieco większe menu ze znacznie większą ilością dostępnych emotikonek. Takie samo menu wyświetla się również w oknie czatu ze znajomym. Zauważymy, że tutaj również jest znacznie więcej rzędów dostępnych ikonek i możemy je wysyłać naszym znajomym. I warto także zaznaczyć, że te ukryte emotikony będą widoczne przez osoby, które nie mają zainstalowanego rozszerzenia do przeglądarek Chrome oraz Firefox, ponieważ te emotikony są ogólnie obsługiwane przez Facebooka, a dzięki dodatkowi my możemy je samodzielnie wysyłać. Ale to jeszcze nie wszystko. Zauważymy, że są tutaj dodatkowe zakładki, które posiadają ikony emoji związane na przykład z jakimiś przedmiotami, naturą czy domkami. Gdy sobie w nie wejdziemy, to widzimy komunikat, że emotikony są tutaj niedostępne i musimy udać się pod inną stronę. Klikamy w ten odnośnik i zostaniemy przeniesieni do strony Mock Icons, na której znajduje się jeszcze więcej ikonek emoji. Jak z nich skorzystać? To bardzo proste. Wystarczy, że klikniemy sobie w tą, którą chcemy skopiować, na przykład ikonę z prezentem i zostanie ona zaznaczona. Teraz musimy ją skopiować. Klikamy w nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy kopiuj lub korzystamy ze skrótu klawiszowego Ctrl plus C. A następnie wracamy do naszej karty z Facebookiem i przykładowo do okna czatu czy do okna wpisywania postu wklejamy skopiowany element poprzez prawy przycisk myszy i opcję wklej i skopiowana ikonka emoji z domkiem, prezentem czy czymkolwiek innym zostanie tu wklejona, może być normalnie wysłana tak samo jak pozostałe ikony emoji i będzie również widoczna przez osoby, które nie mają zainstalowanego dodatku. Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami i artykułami na download.net.pl, a także zachęcam do komentowania i brania udziału w naszych dyskusjach. Dzięki i do usłyszenia.